Siemaneczko wszystkim, z tej strony Pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w pierwszym noworocznym let's playu na moim kanale. Tak jest, rok 2019 rozpoczynamy z pierwszym let's playem i zarazem z maratonem. Gra, którą w tym momencie widzicie na ekranie, jest to Pandemonium. Seria, która również została stworzona przez Crystal Dynamics, studio, które jest odpowiedzialne za wspaniałe przygody Gekona Gexa. Jak pamiętacie doskonale, nagrałem dwie gry na ten otóż kanał. Ostatnią grę nagrywałem 3 lata temu. Tak więc przyszedł czas w końcu zmierzyć się z Pandemonium, grę mojego dzieciństwa, w którą zagrywałem się dosyć sporo za młodego. I myślę, że przyszedł czas również na powiedzenie fabuły tej gierki, bo tutaj leci cutscenka, a ja przecież na niej mówię i zaraz będzie, że nie dam na spokojnie nikomu obejrzeć, albo że dlaczego nie dałem polskich napisów. Zanim opowiem o fabule, chciałbym jednak tutaj tą lekką rzecz sprostować. Nie daję polskich napisów własnego tłumaczenia tylko z tego powodu, ponieważ ta gra, ogólnie seria Pandemonium, ma coś takiego, że ma tylko intro i outro. Te dwie gry mają tylko intro i outro, a nie ma jakby tutaj takiej głębszej fabuły, że jest więcej cutscenek, więc postanowiłem, że jeżeli gra ma tylko dwie cutscenki, to będę streszczał fabułę w momencie, gdy tutaj jest to wszystko tłumaczone. W sensie, wiecie, dialogi i tak dalej. Więc fabuła tej gierki jest dość prosta. W dużym skrócie, dziewczyna, która przypomina Alicję z Krainy Czarów lub też została stworzona na wzór Alicji, ma na imię Niki. I wraz z jej asystentem, dobrym przyjacielem oraz kompanem, pajacem, który ma na imię Fargus, przypadkowo podczas codziennych lekcji z czarami przezywają ogromne monstrum, które sprowadza katastrofę na miasteczko, nieopodal wieży bohaterów. Nasza dwójka w tym momencie ma zamiar wyruszyć w niezapomnianą przygodę, by skopać dupsko owej bestii, no i wyzwolić świat z niebezpieczeństwa. Tak jak zauważyliście, przed chwilą mieliśmy główne menu, w którym była nawet informacja, że gra została stworzona w 1996 roku, czyli ta gra jest ode mnie o rok starsza. Również na głównym ekranie mieliśmy postać Niki i Fargusa. No i jak zauważyliście teraz, gdy weszliśmy sobie do jakby mapy głównej, miejsca, w którym wiecie, wchodzimy do poziomów, to mieliśmy wybór, mogliśmy zmienić jakby postać za pomocą przycisku trójkąt. No i co ja mogę wam tutaj objaśnić? Innymi słowy, możecie grać albo Niki, albo Fargusem. Ale mogę wam tu już z miejsca powiedzieć, co robi 90% graczy grając w Pandemonium, jak nie 100% graczy. Chociaż wiadomo, zawsze dmucham na zimne, bo te statystyki mogą być lekko przekłamane. Otóż ja zalecam, aczkolwiek to jest wasza sprawa, co z tym zrobicie, ja zalecam grać Niki. Dlaczego? Niki ma podwójny skok, jest szybsza, zwrotniejsza i tak dalej. A Fargus? Jedyne co Fargus potrafi, swoją drogą po raz kolejny znowu powiem, że jest to wspominka o tym pajacu, zanim ktokolwiek się będzie pytał, kto to Fargus, to jest ten pajac, on ma tak na imię, bo może ktoś nie wiedział, ale tak, jest to bardziej wytłumaczone w Pandemonium 2, nawet w instrukcji. No i tak, Fargus jedyne co on potrafi to tylko taki przewrot i tyle. On jest bardzo mocno osłabiony i generalnie nikt nie rekomenduje grać Fargusem. Chyba że ktoś chce naprawdę, nie wiem, poczuć totalny masonizm i lubi cierpieć w platformówkach, tudzież grach, akcji, to w takim bodzie się rekomenduje, ale robicie to na własną odpowiedzialność, a ja nie mam zamiaru być odpowiedzialny za to, że ktoś ucierpi psychicznie, fizycznie itd., itd. Jakie mam wspomnienia z tą grą, pewnie się zapytacie. Moje wspomnienia z tą grą są następujące. Gdy byłem mały, to było właśnie w wieku 6-7 lat. To jest jakby taki czas, z których w let's playach w sumie, jak ja o tym opowiadam, zawsze w wieku 6-7 lat spotkałem się z jakąś trudną grą na PlayStation 1. No i faktycznie tą grą również okazało się Pandemonium, które właśnie widzicie teraz na ekranie. Z początku nie wiedziałem, że ta gra jest tak cholernie trudna i wiecie, zagrywałem się i patrzę sobie, ej, prosta grafika w sumie, z pozorów ta gra wygląda jakby była mega prosta. No i tutaj było wielkie moje zdziwienie, ponieważ za młodego
tata grał dużo w Tomb Raidery na PS1, więc chciałem, że tak powiem, się w pewien sposób zaznajomić z tematem, bo gra troszeczkę była podobna do Tomb Raideru, no. Wybaczcie, że ja to powiem dla osób, co może będą urażone, że Jezu, porównuje pan demonium do Tomb Raidera na PSX-a. Ale no, graficznie trochę przypomina, zresztą nawet model Niki może o tym świadczyć. I wiem, że za młodego nigdy tej gry nie przeszedłem. Ani jedynki, ani dwójki, bo te gry są moim zdaniem ekstremalnie trudne. No, jedynka już może aż tak nie, bo nawet nie opanowałem co prawda jej do perfekcji, ale wydaje mi się, że teraz trudniejsza jest dwójka. Ale o tym opowiem, gdy będę robił dwójkę. I jak się historia zakończyła z Pandemonium jedynką? Skończyła się tak, że chyba przeszedłem do drugiego bossa i na tym się skończyło, ale wiem, że mocno rage'owałem, a mój dobry przyjaciel, o którym wam opowiadałem w Sonic Mania chyba? Nie, to było w Donkey Kongu Country. No to niestety, że tak powiem, nie uświadczył mnie grającego w Pandemonium oraz nie miał okazji chyba u mnie zagrać, aczkolwiek chyba serię on kojarzy. Musiałbym się go popytać. Może będzie coś pamiętał. Ale dobra, bo ja się tutaj mega rozgadałem o fabule w sumie o moich wspomnieniach z tą grą, no to może przejdę do tego oto poziomu, który robimy, bo on już zaraz będzie blisko końca. A więc tak, pierwszy poziom. Co ja mogę o nim powiedzieć? Graficznie, jak na rok 1996, to naprawdę ta gra bardzo ładnie wygląda. Mówię serio. Nie żartuję, naprawdę. Moim zdaniem grafika i w ogóle soundtrack, ścieżka dźwiękowa, cokolwiek, to moim zdaniem jest po prostu w tej gierce na wagę złota. Mówię kompletnie serio. Wszystko tutaj moim zdaniem jest w bardzo dobry sposób podpasowane. I na pewno się zastanawiacie, co mam do powiedzenia odnośnie wersji, bo jest dużo wersji Pandemonium. Jest wersja na PlayStation 1, Sega Saturn, PC-ta i chyba to są trzy wersje, które są bliżej mi znane. Tak, dokładnie tak, to są tylko trzy wersje. Ogólnie, jeżeli chodzi o jakieś zmiany kosmetyczne czy graficzne, no to nie jestem w stanie wam powiedzieć, ponieważ ja oglądając gameplaye, a uwierzcie mi, zapoznałem się trochę z tym tematem, to nie widzę w ogóle jakiejkolwiek różnicy pomiędzy wersją PC, Saturna i PS1. Po prostu te gry wyglądają tak samo. Może wersja na PC-ta ma, nie wiem, 60 FPS-ów, to może tylko to ją wyróżnia, albo na Sega Saturn. Niestety nie jestem zaznajomiony tutaj, jeżeli chodzi o to, więc tutaj nie chcę, żebyście brali mojej jakby opinii jako pewnik. Ale tak, robimy teraz rundę bonusową. Na czym polegają rundy bonusowe? Bo pewnie się zastanawiacie, jak takie rundy bonusowe odblokować. Bo skoro zebrałem 100% żetonów, to oznacza, że robię grę na 100%. W teoretyce to nie jest robienie aż tak mocnego 100%, bo mimo, że ja założyłem sobie w liście Let's Play, że będę robił 100%, to będzie takie bardziej 100% fabularne niż 100% w zbieraniu wszystkich tych żetonów, bo nie opłaca się, a to już wam mówię tu i teraz. Dlaczego się nie opłaca, pewnie się zapytacie. Nie opłaca się, ponieważ zakończenie jest jedno i to samo, a chciałem wam pokazać koniecznie te rundy bonusowe, ponieważ prawda jest taka, że w Pandemonium 1 są tylko dwie rundy bonusowe. Więc pokazując wam te dwie rundy bonusowe, w teoretyce zrobiłem 100%. Bo pokazałem wam wszystko z całej gierki. No oprócz Game Overa, ale Game Over to jest już osobna kwestia i jest to tak jakby kwestia kosmetyczna. Co mogę jeszcze powiedzieć o rundach bonusowych? Za młodego, gdy grałem, miałem coś takiego, że ja cholernie nienawidziłem tych rund bonusowych. Bo za każdym razem Niki, bądź też Fargus, bo Fargusem kiedyś też zagrałem, to nie potrafiłem ich w ogóle kontrolować. Łatwo było o moją śmierć. Często ginąłem w tych płomieniach, czy też gdzieś tam wpadałem i potem się zaklinowałem i wiecie, o co chodzi. No niestety, takie miałem szczęście albo nieszczęście, jak chcemy sobie to nazwać. Dajcie głowę sobie, że tak powiem, uciąć, że ja dopiero po 4 latach w sumie nagrywam Pandemonium. Bo prawda jest taka, że podczas mojej kariery YouTube'owej dużo obiecywałem, że nagram Pandemonium.
No i widzicie, po 4 latach udało się i dotrzymałem słowa. Wręcz nawet robię maraton, co zanim ktokolwiek powie, że ale to jest bez sensu, Pomidor, bo ta gra, w sumie ta seria ma tylko 2 gry, więc jako tako to nie powinno się jako seria zaliczać. I powiem wam, że wciąż podtrzymuję zdanie, że jednak no słabo nazywać trochę serią, no ale z drugiej strony no... Co ja mogę powiedzieć? A i tutaj przy okazji zapomniałem wyedytować Load State'ów. O kurczę, ale ja zły, niedobry, ale przynajmniej macie 20 minut odcinka. Zapomniałem kompletnie, ponieważ jest to let's play w postprodukcji. Tak, jest to let's play w postprodukcji, bo próbowałem tę gierkę robić live komentarze, ale wiecie co? Stwierdzam, że po prostu wolę zrobić to w postprodukcji z tego względu, że no... Ja wiem, że gdy zrobię to live, to to będzie słabo wyglądać. Moim zdaniem, moim skromnym zdaniem w sumie. No ale tak, robię z tego maraton, tak więc następny let's play to będzie od razu Pandemonium 2 i skończymy sobie serię Pandemonium na ten otóż kanał, żeby nie było, że ludzie będą się ciągle domagali i wypytywali mnie o Pandemonium. I to nie jest też dlatego, żeby pokazać wszystkim, że potrafię ucierać komuś nosa, że ohoho, ja tutaj ten... Ja tutaj chcę pokazać, że hej, jednak potrafię słowa dotrzymać. No, chcę pokazać, że jednak potrafię słowa dotrzymać, a nie, że hej, ja tu chcę komuś utrzeć nosa, żeby wszyscy się odczepili ode mnie, że robię to tylko po to, byście się odczepili. Ale tak, zdobywając teraz te wszystkie żetony, zdobywamy również relikty. Te relikty oznaczają życie, jak sami zresztą widzicie. Mam aktualnie 6 żyć. I ta liczba będzie coraz to bardziej rosła i rosła i jeszcze raz rosła. Pierwszy poziom wraz z bonusem mamy zaliczony na 100%. Więc nadszedł czas na Hollow Strayway. Sorry bardzo. Pewnie gdzieś tam w tle będzie się również tłumaczenie pojawiało na język polski, tak więc nie macie o co się martwić. Ach, ten oto poziom. O kurczę, przepraszam. Lekko mnie chrypa, że tak powiem, zaatakowała. Co ja mogę o tym poziomie powiedzieć? Za dzieciaka nienawidziłem trochę tego poziomu. Bo te szczuro nietoperze są bardzo upierdliwe. I mówię to naprawdę serio. Czasami było tak, że niekoniecznie skoczyłem na tego szczuro nietoperza, a Niki się jakby odbiła i spadła na sam dół. To samo było z Fargusem. Zresztą Fargus to jest totalna kaleka. Nikt nie gra... Przynajmniej ja nie spotkałem się w historii całego Pandemonium, ani na YouTubie, nie spotkałem się, żeby ktokolwiek grał Fargusem. A jak już, to pewnie ktoś dla beki sobie grał, ale tak nigdy nie widziałem, żeby ktoś na poważnie zrobił pełnoprawny let's play z gameplaya Fargusa. I ja na pewno nie będę tą osobą. Nie będę robił drugi raz Pandemonium dlatego, że hej, bo gameplay Fargusa. Czym on się różni? Tylko tym, że jest inny gameplay. Niczym innym. On nie ma jakiejś swojej ekskluzywnej historii. Gdyby na przykład było tak, że miałby jakieś ekskluzywne poziomy, że specjalne poziomy zrobione pod, nie wiem, pod Fargusa, to jest to sprawa, żebym zrobił. Nawet żebym cierpiał, ale bym zrobił. Ale że Fargus się niczym praktycznie nie różni, ma te same poziomy co Niki, no to... To po co ja mam się, że tak powiem, poświęcać w taki sposób? Jak ktoś będzie chciał, to zrobi. Jak ktoś będzie chciał, to zrobi let's play albo gameplay Fargusa. No wtedy ja se sam obejrzę i sami zobaczycie, że nie trzeba było, że tak powiem, robić tego, bo się raczej niczym nie różni. Raczej, no on się w ogóle niczym nie różni. Ale w ogóle porozmawiamy o tych w sumie żetonach, które zbieramy. A więc tak, żeton, który ma to takie zielone kółeczko, co widzicie tutaj, ten taki, nie wiem, rubin czy coś. To on... W sumie nie, rubin jest czerwony. To on jakby daje nam razy jeden, w sensie takim, że kiedy zdobędziemy jeden, no to mamy jeden, potem dwa i wiecie, tak po kolei liczba idzie. Z kolei ten z takim właśnie rubinem zwykłym, najzwyklejszym, bo w sumie to bardziej bym powiedział kryształ, no to on wam daje razy 5, czyli wiecie, możecie zdobyć tak 5, 10, 15 i tak dalej. I teraz robimy ostatnią rundę bonusową w całej gierce. Dokładnie tak, jest to runda bardzo znana wszystkim. Z tego, że hej, jest ona dosyć trudna i... I tak dalej, i tak dalej. Ale w sumie ja tą rundę bonusową robię tylko dlatego, ponieważ
relikt czasowy. Czy relikt czasowy, kurde, co ja gadam. Relikt, który daje nam życie. Widzicie, troszeczkę się stresuję, bo jest to pierwszy let's play na nowy rok i wiecie, chciałbym wrócić z jakąś petardą, ale coś czuję, że chyba lepiej komentuję niż przed przerwą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możecie mi, że tak powiem, dać znać w komentarzu. Ale przy okazji jest to troszeczkę takie też przekłamane, ponieważ ja ten let's play nagrywam 9 października 2018 roku i tak dokładnie słyszycie. I zanim powiecie do mnie, że hej, ale obiecałeś przerwę. Przerwa jest, bo do końca roku 2018 nie zobaczycie żadnego let's playa, ale mogę sobie nagrać na zapas i przygotować wam pokaźny katalog let's play. Będą let's playe po let's playu, codziennie. To jest chyba lepszy deal, co nie? Dungeon Tower! Kolejny poziom. Ten poziom bardzo lubiłem za młodego. Mimo że sprawiał mi również problemy, to muzyka, która leci w tle, jest bardzo, jak to się mówi, majestatyczna. Bardzo taka podkręcająca klimat i moim zdaniem bardzo pasuje do tego oto poziomu. I mógłbym nawet rzec, że tą muzykę bym widział w jakimś, nie wiem, RPG-u albo JRPG-u. Tak, zadaniem w tym poziomie będzie przede wszystkim dostanie się właśnie do tej dziupli, którą widzicie teraz. Przede wszystkim musimy zdobyć power up ognia, znaczy w sumie strzałów takich bardziej magicznych, widzicie, jak ten taki różowy, czym Niki teraz właściwie strzela. I musimy strzelać w te tarcze w nieskończoność, dopóki ona jakby, że tak powiem, się nie odczepi od tego czegoś, ponieważ z niej, jak widzicie, lecą żetony. Oczywiście jest dużo power upów. Ten na początku pierwszego poziomu, ten taki niebieski, to był power up zamrażający. I tutaj małem był lag w podglądzie w Vegasie, tak zauważyłem w sumie. Ale tak, ogólnie przeciwnikami w tej grze będą takie fioletowe stworki. Nie wiem, czy one mają jakąś nazwę, nie pamiętam za bardzo. O kurde, znowu. I jeszcze przy okazji właśnie w tym poziomie będą pająki. Dostajemy się teraz do tej specjalnej windy, która zabierze nas na kolejną część poziomu. No i tutaj się zacznie, że tak powiem. Tutaj będzie taki glut, który będzie w nas strzelał. No i fioletowy gostek, o którym w sumie wam wspominałem. Za dzieciaka, jeżeli chodzi o ten poziom, to właśnie już w sumie powiedziałem, więc nie wiem, dlaczego się powtarzam. Ale co do poprzedniej rundy bonusowej, bo nie wspomniałem, poprzednią rundę bonusową również nienawidziłem. A dlaczego? Dlatego, że timer mnie bardzo mocno gonił i nigdy nie potrafiłem tego relikta zdobyć. Wiecie, tego relikta z życiem, w sensie w sumie naszego życia. No bo to jest jako tako, ten relikt jest postrzegany jako życie, więc nie skłamałem. I jak zauważyliście, jeszcze charakterystyczną rzeczą w tej otóż gierce jest to, że kiedy kończymy planszę, to mamy taki, nie wiem, balkonik lub taką po prostu stację, która jakby nas zabiera na główną mapę. Muzyka, która teraz leci, w dziwnym wypadku przypomina mi muzykę Reza z Gexa 1. Taki, wiecie, podobny instrument, w sumie nawet nie podobny, taki sam bym mógł nawet rzec. I tak, ogólnie studio Crystal Dynamics, to które jest w sumie znane dla wszystkich, możliwe, że z większości gier, to w głównej mierze dla mnie osobiście to studio zawsze było znane z Pandemonium i Gekona Gexa. Tak, z tych otóż serii. Aczkolwiek nie wiem, czy wiecie, ale Crystal Dynamics ma jeszcze na swoim koncie takie serie jak Legacy of Kain oraz chyba tam Tomb Raidery, z tego co wiem. O! I teraz zdobyłem, jak widzicie, taki prostokącik z serduszkiem. To jest upgrade życia. Jak widzieliście, niedawno mieliśmy tylko dwa serduszka i jakbyśmy stracili to ostatnie, no to byśmy zginęli i stracili relikt życia. A tutaj teraz mamy jeszcze możliwość jednego uderzenia, dodatkowego, tak zwane ekstra uderzenie. Ekran ładowania został, że tak powiem, wyedytowany i następny poziom to będzie Lost Caves. Ale Lost Caves i pozostałymi poziomami zajmiemy się w następnym odcinku. Z mojej strony to by było na tyle. Jeszcze tylko szybko przypomnę wam, jeżeli chodzi o rundy bonusowe, że aby dostać się do tych rund bonusowych, potrzebujecie 80 żetonów zebrać, 80% dokładnie. Lub tam trochę ponad, 81. Ale cóż, mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play i że jestem informatywny. Tutaj byłem ja, czyli pomidorowy.pl.
Jeżeli tobie, drogi widzu, spodobał się odcinek, to zostaw łapkę w górę, bo bardzo by mi na tym zależało. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji oraz kliknięcia w dzwoneczek, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się i cześć!